Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. O, uśmiechnięty i zadowolony. Gościem podcastu Coffee Spot z Polska jest Krzysztof Mika, znany jako Mika, specjalista od procesów i operacji w gastronomii, który pracował i w Bibendzie, bardzo znanym bistro warszawskim, i pomagał otwierać wine bar nowy, Brać Polskie Wina, i pomagał, znaczy nie pomagał, pracował, ale pomagał w jednym z procesów Charlotte, czyli znanej też sieci kawiarni, śniadaniowni, ale też miejsc, gdzie warszawiacy, nie tylko warszawiacy już chodzą na wino. No, obecnie Head of Retail w Coffee Desku. Witaj. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo miło. No dobra, Krzysiu, to czy pamiętasz swoją pierwszą kawę? Nie pamiętam pierwszej kawy. Tak dużo ich wypiłem, że ten pierwszy moment nie jest mi znany, ale to zadaliście mi zadanie i teraz do końca dnia będę się zastanawiał, moja pierwsza kawa. No ale jest na pewno pierwsza kawa dzisiaj, którą pijemy. Tak, dokładnie. I jest to decaf. I jest to decaf. Na zdrowie. No dobra, Krzysiu, no to skąd się wziąłeś w gastronomii? Jak to się stało, że od muzyki i z wszystkich innych kwestii w twoim życiu trafiło na gastronomię? Był taki moment w moim życiu, kiedy grałem bardzo dużo z rodziną Staczkowskich jako perkusista w różnych rozmaitych konfiguracjach. No i dzięki temu przeprowadziłem się też do Warszawy, no bo wiadomo, było blisko estrady, blisko centrum i tego twórczego grona. No i jak to bywa w muzyce, jest to praca, która jest sezonowa, tak delikatnie rzecz biorąc. No i szukałem czegoś, w czym mógłbym się realizować. Jestem po studiach menedżerskich zarządzania, no to zupełnie przypadkiem zadzwonił do mnie znajomy i powiedział: Krzysiek, ty pracowałeś na sali w Krakowie, jak byłeś na studiach. Tu ziomek otwiera najlepszą restaurację, jest młody, jest fajny, pogadajcie. No i pogadaliśmy i tak się zaczęła moja praca w Bibendzie, gdzie spędziłem prawie 6 lat, praktycznie tak do czasu początku pandemii, mocno rozkręcając tam ten biznes, bo i był fest, i była duża działalność cateringowa, no i tak wsiąkłem w ten biznes. A tym młodym człowiekiem był Benek Bielecki, który otwierał. Tak, dokładnie. To był taki mój pierwszy mentor, myśmy razem pracowali, on był bardziej ze strony wtedy właścicielskiej, młody inwestor, który rozpoczął to działanie, no a ja, że mam taki trochę dar do ludzi, no to oczywiście sala, szef sali, potem menadżer i tak się trochę uczyłem tego fachu. No i tak czas minął, no i jesteśmy tu, czyli w Coffee Desku i pijemy pyszną kawę. A czym się dokładnie zajmujesz w Coffee Desku? Bo nazwa Head of Retail sugerowałaby, że to handel, ale dla bywalców, no Coffee Desk to częściej kawiarnia niż sklep. Tak, natomiast cała firma ma background taki bardziej biznesowy i background handlowy ze strony handlu internetowego, zarówno w B2B, jak i w B2C, czyli w sklepie internetowym dla klienta indywidualnego. No i stąd nazwa mojego stanowiska taka, jaka jest. Jest to część handlu detalicznego, mówiąc już tak korporacyjnym językiem, w offline, czyli mamy handel online, mamy handel offline. No i offline to jest część biznesu, która powstała na w dalszej części rozwoju Coffee Desku, czyli chłopaki moim zdaniem znaleźli genialny biznes model, czyli połączenie kawiarni ze sklepem, z akcesoriami, ciekawymi przede wszystkim kawami. No i to działa. Więc ja jestem odpowiedzialny za tą część rzeczywistego spotkania z klientem, z gościem na żywo, czyli z kawiarniami. Spotkaliśmy się tutaj, to tak brzmi, no spotkaliśmy się tutaj, kochani, żeby porozmawiać o pieniądzach. Ale taka jest prawda, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o pieniądzach i trochę porozmawiać o Excelu. W tym podcaście dużo rozmawiamy o trendach, o przyszłości w gastronomii i jak my z Agą odwiedzamy, no odwiedziliśmy te 300 kawiarni lekko licząc, a z poprzednim wydaniem to pewnie nawet więcej, bo część się niestety zamknęła w trakcie pandemii, to było 5 lat temu, gdy robiliśmy pierwszy przewodnik. Odwiedziliśmy mnóstwo miejsc, prowadzą je zwykle ludzie z wielką pasją. I to jest niezaprzeczalne, historie, to jest przepiękna rzecz, ale to, czego my się, tak nam się wydaje, czego brakuje bardzo często w kawiarniach speciality, szczególnie tych małych jeszcze, takich wiesz, jeden lokal dopiero krótko działa, a może dłużej działa, ale jeszcze nie jest jakoś super rozkręcony, to brakuje trochę takiego podejścia biznesowego i brakuje zaglądania do
Excela. Sławek Saran, bardzo znany w branży kawowej, on podkreśla, że kawiarnia to Excel, no. To tak trochę też jest, nie? Że wiadomo, że chodzi o atmosferę, wiadomo, że chodzi o ludzi, co do tego nie ma wątpliwości, ale żeby to się spinało i mogło dłużej działać, chodzi o Excel. Chodzi o Excel, ale ja to podzieliłem dla was, tak jak wspominałem przed naszym spotkaniem. Nie, nie mówię, jak wspominałeś przed naszym spotkaniem, my dopiero siedliśmy. A, to wie, ale wspominałem tylko o tym, Adze, że miałem wczoraj takie chwilowe zamyślenie o tym, jak opowiedzieć to krótko, ale treściwie. I nie mamy pół godziny. Pół godziny, dobrze, że czas leci, start. Więc widzę. Więc tak, ja widzę i myślę, że się ze mną zgodzicie, jako trochę osoby, które te trendy niebawem ustawią na kolejne 5 lat. Ja widzę dwie drogi. Jedna droga to jest droga, która mi jest bliższa i zaraz opowiem dlaczego, czyli droga rzemieślnicza i druga droga korporacyjna, biznesowa. I teraz zobaczcie ciekawą rzecz. Dlaczego mi się tak podoba droga rzemieślnicza? Dlatego, że ile było w Warszawie 5 lat temu piekarni rzemieślniczych? Ile było w Warszawie 5 lat temu kawiarni speciality? Ile było w Warszawie 5 lat temu sklepów z ceramiką, czy biznesów zajmujących się rzemiosłem? Więc to jest piękne i mi się wydaje, że pomogła w tym pandemia. Dlatego, że my zobaczyliśmy, że wartość relacji bliskich, relacji z drugim człowiekiem, jest to rzecz, której nie możemy kupić za pieniądze. Mhm. I zastanowiliśmy się trochę, czy to, co robię, jest właściwe, czy to, jak się zachowuję do drugiej osoby, jest właściwe i czy to, co robię i dlaczego to robię ja, jako człowiek, dzisiaj, powiedzmy, w czasie pandemii, czy przed pandemią, to jest to, co ja chcę robić. I stąd wiele osób pomyślało sobie, wow, to może nie. Lubię pić kawę, chodźmy do Coffee Desku, chodźmy do Stora, chodźmy do różnych innych miejsc. Zobaczmy, jaka pyszna jest tam ta kawa. Może to jest biznes. Super. Zobaczmy, co się dzieje. Tak samo piekarnie rzemieślnicze i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że ta droga to jest trend, który będzie się bardzo mocno rozwijał. I dlaczego ja się z tego cieszę? Dlatego, że no to jest to, co ja uwielbiam. Kiedy przychodzę do kogoś i widzę gościa, człowieka, czy jego pracownika, który jest z pasją, który wie, co robi, który wie, co mówi. Druga droga to jest właśnie droga korporacyjna, inwestycyjna. Siadamy we trójkę, wykładamy po 5 milionów, bo je mamy i mówimy sobie tak, weźmy trochę z Coffee Desku, weźmy trochę ze Stora, weźmy trochę od Sławka Sarana, zróbmy taki wielki z tego miks, no i te kawiarnie, pójdźmy 10 na Warszawę, ze 4 w 3 lata na Wrocław, Kraków, zobaczmy jak to wyjdzie, prawda? Weźmy najlepszych specjalistów, weźmy znakomitego szefa kawiarni i zbudujmy to. No i teraz w tej części to wszystko się zaczyna od Excela. Gdzie my kupimy ziarno? Skąd my weźmiemy pracowników? Jaki mamy budżet inwestycyjny? I tak dalej. Z drugiej strony to się dzieje znowuż ze strony, ale super, to ja zrobię taką kawiarnię. Ja się tego nauczę, nie? No i teraz te dwie drogi, moim zdaniem, one muszą się gdzieś przeciąć i jedna strona od drugiej musi się czegoś nauczyć, żeby to było dobrze zrobione. No czekałem na ten finał, tak. Czekałem na to twoje ostatnie zdanie, jak ty jak to zrobić? Połączyć. Jak połączyć pasję z Excelem? Jak ty chcesz do tego dojść? No. Ja sobie myślę, no wiadomo, że nasza strona jest rzemieślnicza, tu nie ma żadnych wątpliwości. Myślę sobie, ale Boże, mam nadzieję, że dojdzie do tego, że jednak trzeba liczyć w tej kawiarni. Trzeba. No, bo jak nie policzysz, to bardzo daleko nie zajedziesz. No chyba, że masz super hype, to możesz długo nie liczyć. Jak to połączyć zatem teraz? To jest to pytanie kluczowe. I teraz tak, od strony rzemieślnika, bo jest nam bliższy sercu, wolimy zacząć, myślę, że tak. Tak. Jeżeli chcę otworzyć dzisiaj lodziarnię, powiedzmy, restaurację, albo małe bistro, you name it, co chcę, otworzyć tę lodziarnię, no to ja przede wszystkim co robię jako rzemieślnik, czy chcę otworzyć tę kawiarnię? No powinienem się zapisać do kawiarni lub do lodziarni na pół roku, i przede wszystkim zobaczyć, z czym to się wiąże. Co znaczą długie godziny pracy? Co znaczy otwarcie 7 dni w tygodniu? Co znaczy praca na początek na barbeku, na zmywaku, na pomocniku? Co to jest paleta sensoryczna? Co to jest kawa, jak to się mówi u nas? Proszę pana, żeby taka była tylko nie kwaśna. I jak ją zbudować w taki sposób? Co to jest? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli rzemieślnik ma pieniądze, a mówimy o dużej inwestycji, bo dzisiaj kawiarnia
300 do miliona, moim zdaniem, na start. Horyzont zwrotu z tej inwestycji jest kilkuletni. I jeżeli ty nie będziesz rozumiał tego, co robisz, tylko wydasz te pieniądze i będziesz liczył na to, że ludzi zatrudnisz i oni ci powiedzą, możesz się bardzo mocno pojechać. Więc dla mnie pierwszy punkt na to... No chyba, że zatrudnisz Krzyśka. No chyba, że tak. Ale ja też, co ciekawe, tutaj mała pauza. Ja jestem bardzo dobry w Excelu, ale uwaga, i mówię to wszystkim w tym podcaście, ja kawy specialty się dopiero uczę i jestem na jej początku. Bo wcześniej, pracując w restauracjach, wiedziałem, że jest taka kategoria, ale nie wiedziałem skąd, dlaczego. Natomiast już dzięki temu, że dołączyłem do Covidesku później, mam grono wykwalifikowanych specjalistów, którym mogę ufać i na których mogę mieć oparcie. Natomiast jeśli sam to robisz, no to musisz to poznać. I to jest, uważam, pierwszy punkt, na który trzeba zwrócić uwagę, zanim się chce otworzyć biznes. Drugi punkt to jest taki, no okej, popracowałem pół roku, no i teraz... No dobra. To już wracam do korpo, już zapominałem o tej w ogóle przygodzie z gastronomią. To był zły pomysł. 7 dni w tygodniu to koszmar. Ale jednak może bardzo mi to się spodobało. Może się to bardzo, bo idźmy w tą narrację pozytywną. Spodobało mi się to bardzo. Lubię ludzi. Bardzo się tam dobrze czułem, ale fajnie, nie? No i teraz tak. No dobra, to mam ten 500 tysięcy, otwieram. No ale teraz tak, no gdzie otwieram? Mała pauza. No. Rzeczywiście, zgadzam się z tobą, że 300 tysięcy do miliona może kosztować otwarcie tak. takiej wielkiej, porządnej kawiarni. Tak. Ale myślę, że osoby mające mniejszy budżet też coś otworzą, tylko niech mają na uwadze te 300 tysięcy, że tyle trzeba by mieć. I cokolwiek, jak schodzisz niżej, oczywiście możesz odziedziczyć świetny lokal po kimś, nie musisz inwestycji robić, wentylację, możesz mieć znajomych, możesz dostać super leasing na sprzęt, wiadomo, ale schodząc poniżej pewnych kwot, no będziesz musiał iść na kompromis. To w ogóle nie ma... Ja się z tym zgadzam w 100%, dlatego właśnie ważne jest coś, co ja sobie w ogóle... Ja mam tutaj podpowiedzi, bo zrobiłem sobie dwie drogi, dwie takie przykazania, jak zacząć i jak utrzymać. Więc idąc tą drogą rzemieślniczą na początek, to przede wszystkim ja może jestem górnolotny i może ktoś powie tak, oczywiście, ale misja, wizja i wartości, nawet zapisane w ciągu dwóch zdań na początku, dlaczego, żebyś ty sobie odpowiedział przed sobą. Chcę otworzyć kawiarnię, bo mam dość korpus, super. Bo chcę zmienić pracę, super. Bo kocham kawę, super. Ale żebyś miał jeden moment, którego ty będziesz pamiętał po tym, jak ona zacznie ci ważyć, jak może będą miesiące, które nie przyniosą do pozytywnego wyniku. Po co to robić, nie? I od tego, jak wyjdziesz, to zaczynasz działać. Więc zaczynasz liczyć. No i sobie mówisz, tyle mam pieniędzy. No dobra, no ale teraz skąd ja będę wiedział, ile ja na tym zarobię? No ile będzie kosztował produkt? No i wracamy do kolejnej wspaniałej rzeczy. Ile było 5 lat temu palarni speciality w Polsce, prawda? Znowu pasjonaci, nie? Koniec języka za przewodnika i idziesz. Każdy z nas z przyjemnością z tobą porozmawia. Może Krzysiek, ja czy ty nie zdradzimy wszystkich tajników naszych obecnych biznesów, które prowadzimy, no bo to nie możemy tego zrobić. Ale generalne zasady, czym to się wiąże, mogę powiedzieć. Więc siadasz do tego Excela i po prostu szukasz i zastanawiasz się nad tym, jak to zbudować. Ile mnie będzie kosztowała inwestycja? Ile kosztuje czynsz? Podpowiedź. W jakim miejscu się znajdujemy? Jakie ceny mają mieszkania w tym miejscu? Jaki gość spaceruje? Ile tych gości spaceruje? I z tego małego liczenia możesz policzyć mniej więcej, ilu możesz mieć gości w kawiarni. Teraz, później, możesz sobie pójść do naszych kawiarni i zapraszamy cię serdecznie i zobaczyć, jakie mamy ceny. Wybrać sobie średnią cenę. Uwaga, myślę, że te tajemnice możemy zdradzić. Z kaw mlecznych. Polacy kochają kawy mleczne i uważają, że to jest top w każdej kawiarni. Bez względu na kawy mleczne i szybki przelew. I liczysz sobie tę średnią i myślisz sobie, okej, no to ja powiedzmy będę miał na początek 100 klientów. No i z tych 100 klientów wychodzi ci jakaś kwota. No i do tej kwoty musisz odjąć marżę. Policzyć marżę. No i teraz magiczna marża, tak? Rany boskie. Jaki będzie ten food cost? Ile mi z tego zostanie? No więc znowu, szukasz tych palarni, których chcesz kupić, no bo to są
chcesz mieć kawiarnię specialty. Jeśli nie chcesz mieć kawiarni specialty, tylko zwykłą kawiarnię, która nie ma tych zasad, które powodują, że możesz się tak nazywać. To musisz zmienić podcast. Włączyć tę rozmowę. Dlatego tutaj zatrzymuje się i ta nasza wymarzona kawiarnia to jest ta. Mm-hmm. I szukasz cen zakupu. Piszesz, chcę otworzyć kawiarnię, po prostu. Mm-hmm. Jakie macie ceny zakupu? 6 gramów na 100 ml potem. Liczysz, no i znowu, potem sobie patrzysz blog Coffee Desku, czy blogi innych kawiarni, czy różnych miejsc, czy w internecie masz przepis na wszystko. Parzysz sobie, sprawdzasz sobie, no po prostu robisz ten research, no nie ma siły. No i wychodzi ci z tego, ile ci zostanie. No i tu się zaczyna zabawa. Zabawa zaczyna się taka. Czynsz, środki czystości, dodatkowe zakupy, Prąd i energia. Okładnie, oraz czynsz. No i patrzysz na te lokale, szukasz, no i wychodzi ci pierwszy miesiąc. I jesteś w stanie na tej bazie oszacować wynik finansowy. Z mojego doświadczenia 30% ludzi otwierających biznesy spacji dochodzi do tego momentu przed otwarciem lokalu. Dlatego tak się cieszę, że mnie zaprosiliście, ponieważ mogę powiedzieć o tym, że Excel to jest źródło prawdy bezwzględnej, ale to, co z tej prawdy wyjdzie, oddziaływuje na nasze emocje. Ponieważ jesteśmy w coś bardzo mocno wkręceni i bardzo tego chcemy, w związku z tym wierzymy w to. Więc działamy emocjonalnie. Mhm. Jeżeli w tym całym nakręceniu, w tej radości, w tej potrzebie budowania, ja przedstawię wynik, który pokaże, że przez pierwsze pół roku ty nie zarobisz ani złotówki i jest na to 85% szansy, twoje emocje są tak ogromne, że ty w ogóle tego nie słyszysz. Potem za 3 miesiące ty do mnie dzwonisz i mówisz, ty przeklęty, tu mi zrobiłeś, tak się stało, jak mówiłeś, dlaczego mi tak powiedziałeś? Klątwa. Klątwa twoja. Nie. Tak mówi papier. Dlatego to jest moja dorada. Zerknijcie na to. Przemyślcie to, policzcie to, odezwijcie się do specjalistów, pokażcie to. Każdy ma znajomego, który pracuje w firmie finansowej, powiedzmy, no może nie każdy, ale dużo ludzi. Można dotrzeć. Mam taki pomysł. Pomożesz mi przeliczyć? Naprawdę. To może was ustrzec przede wszystkim od A, utopieniem dużej sumy pieniędzy, a już w dużym mieście to bardzo dużej sumy pieniędzy i uświadomieniu wam o tym, jak bardzo ten biznes jest istotny, jeśli chodzi o liczenie każdej złotówki z każdej strony. Ale, tutaj muszę dodać małe ale, no. W tym twoim modelu Excelowym, ja też sobie taki zrobiłem, przed otwarciem kawiarni, jest jeden szkopuł i to jest mega trudne do oszacowania za pierwszym razem, jak otwierasz pierwszą kawiarnię. Ale powiem ci, że jak otwierasz drugą, to jest tak samo trudne. Mhm. Bo powiedziałeś, że masz dziennie 100 klientów, 100 czeków. No i teraz tak. Czy 100 czeków to jest mało, czy dużo? Każdy, kto prowadzi swoją kawiarnię, ten wie, czy to jest mało, czy dużo w stosunku do jego kawiarni. Myślę, że w małych miejscowościach to już będzie coś. W dużych miastach to nie będzie aż tak dużo. Pewnie jak ktoś słucha i sobie myśli, co to jest 100 klientów, że do mnie przyjdzie w ciągu dnia. Easy. Bez problemu. Mhm. Nie. To nie. Tak, od tego zacznijmy. Nie, to nie będzie proste. I po drugie, to co jest właśnie trudne, a może właśnie po pierwsze, to co jest trudne, to jak złapać tę pierwszą liczbę? Znaczy, jak sobie oszacować, ilu gości może odwiedzić moje nowe miejsce? Okay. Co? Jest fajny lokal, który mi się podoba, no i też, nie bądźmy delusional. Jeżeli jest jakiś lokal, który jest tani, ale trochę schowany, w sumie z bardzo małą witryną i w sumie nie ma tam jak podjechać, to nie. To świetna okazja, ale myślę, że nie pod ten biznes, bo kawiarnia potrzebuje być widoczna, więc to do końca nie, no chyba, że to będzie jakiś wyjątkowy koncept, który będzie ściągał ludzi. Znajdę lokal, który wydaje mi się, że jest okej, nie jestem go pewien i co, stanąć sobie pod tym lokalem albo siąść w jakimś innym, no jak jest naprzeciwko kawiarnia, to też trochę red flag, bo nie wiadomo, czy druga kliknie w tym samym miejscu. I co, siąść sobie gdzieś tam po drugiej stronie ulicy i liczyć przechodniów? Tak, są dwie, trzy, cztery może generalne takie zasady, które ja stosuję, czy stosuje się zasadniczo. Pierwsza rzecz to jest taka, ile mieszkań i ile, jeśli otwierasz w okolicy, powiedzmy, osiedla, ile mieszkań jest w okolicy, ile gości jest w okolicy. I teraz niestety, istety, idziesz w to miejsce, czy z klikerem, czy inaczej, i liczysz, ile jest gości przechodniów i jak ci ludzie się zachowują, bo to jest też istotne. Jak bouncer na bramce pokazujesz. Jak, dokładnie, ale pytanie, czy oni idą tak,
szybko, bardzo skupieni do pracy rano, nie mają czasu, czy oni mają luzik i co oni robią, jak oni wracają. To jest model taki osiedlowy. Czy oni idą na obiad i potem wracają, powiedzmy, na przysłowiowy piszny dikaw, który tutaj pijemy, czy nie. Druga rzecz jest taka, żeby zobaczyć, czy w tych okolicach są inne miejsca, w których są ludzie w ciągu dnia. Czyli może nie ma tej kawiarni specialty, ale jest fajny lokal, w którym siedzą sobie ludzie z komputerami i pracują, freelancerzy, albo się spotykają w ciągu dnia. No bo nie mają gdzie, więc jest jakaś miejscówka ze śniadaniem i tam po prostu sobie siedzą, tak? I to są generalnie takie dwie najważniejsze faktory, które mówią o tym, czy to się da zrobić, czy nie. Jeśli chodzi o centrum, to jest troszeczkę inaczej, bo tutaj bardzo duże znaczenie ma ruch pieszy i zasadniczo na kawiarnie im większy ruch pieszy w okolicy, tym lepiej dla ciebie. Ale może być tak, że z jednej strony ulicy będziesz miał full, a z drugiej strony ulicy nie. I to jest... Słońce. Na przykład. I to jest dość trudne do oszacowania. Albo wyjście z metra jest po jednej stronie, a po drugiej już nie. A po drugiej już nie. Albo jest jak Rondo Daszyńskiego, że sieć kawiarni, która jest siecią X, której tutaj nazwy powiedzmy nie wypowiadamy, bo tak, nie jest kafenero. To kawiarnia... Okej, ma trzy kawiarnie wokół Rondo Daszyńskiego, tak? Z jakiegoś powodu. Więc, ale ma też takie lokalizacje, które nie odpaliły, pomimo tego, że ten ruch był pieszy. Więc to jest trochę loteria. Natomiast jak jesteśmy tutaj jeszcze, to jest jedna rzecz, na którą ja bym chciał uczulić ludzi, którzy otwierają kawiarnię speciality, ale nie zrobili tego terminowania i nie pracowali wcześniej nigdzie w tej branży. Jest coś takiego, co nazywa się prawda i prawda jest najważniejsza. Ja tak głoszę. Dlaczego? Już wam mówię dlaczego. Ewangelista kawy speciality. Kiedyś dlaczego prawda jest najważniejsza? Dlaczego prawda jest najważniejsza? Już wam mówię. Otóż kiedyś mieliśmy wspaniałą rozmowę z Agnieszką przy pysznym lunchu na temat tego, że powstają koncepty, w których widać 2,5 miliona złotych w meblach, w ścianach i w designie, ale dostajesz talerz, czy dostajesz napój, czy dostajesz danie, i on którym nie jest prawdziwy. Ma nic. I prawda polega na tym, że jeżeli ty jesteś dobry w tym, co robisz, ty chcesz dawać najlepszą kawę, najlepszą restaurację stworzyć z takim a takim jedzeniem, bo się na nim znasz, bo na nim zjadłeś zęby. I to jest smaczne, to jest pyszne. I to naprawdę ma ręce i nogi. To ludzie o tobie się dowiedzą, znajdą cię i będą do ciebie przychodzić, bo będą czuć tą atmosferę gościnności, że ty to robisz naprawdę z serca i potem uczysz tego pracowników. Oni troszeczkę różnie czasami do tego podchodzą, ale jeśli masz dobre zasady, to jesteś w stanie ich zmienić i oni się dostosują do twojej wizji. Natomiast jeśli ty wpakujesz bańki ogromne w wystrój, ale jedzenie będzie po prostu śródziemnomorskie, włoskie, francuskie, nie będzie miał smaku, to się nie uda. I wydaje mi się, że to jest tutaj bardzo ważne, zarówno w kawie, jak i w restauracjach. To jak już przechodzimy do jedzenia trochę, to my z Krzysiem, odwiedzając kawiarnię, widzimy taką prawidłowość, że ci pasjonaci są bardzo skupieni na kawie. Oni często nie wiedzą, na czym jeszcze w kawiarni się zarabia. Więc czy mógłbyś tam trochę powiedzieć o tym, co tak naprawdę przynosi pieniądze do kawiarni? Czy to jest kawa, czy to są jednak te wszystkie dodatkowe rzeczy? Powiem tak. Najwięcej marży, czyli tego, co ci zostaje z każdego produktu, będziesz miał na kawie. To jest w ogóle bezwzględnie i to jest super. Druga rzecz jest taka, że twoja kawiarnia będzie miała ograniczone, to się mówi capacity, ja nie chcę używać angielskich słów, nie lubię, pojemność w danym momencie. W związku z tym często jest tak, że masz kolejki do kawiarni, wtedy jesteś bardzo szczęśliwy i chcesz je jak najlepiej rozwiązać. Ale jeśli ich nie masz, to siedzi duża ilość ludzi i to jest koniec. Oni, każdy ma kawę, możesz im oczywiście zaproponować drugą, ale musi minąć czas. No dwa szybkie przelewy w pół godziny, ja kiedyś to robiłem, dlatego jestem na decafie. Nie? I to jest ograniczone. Natomiast druga rzecz, no to są oczywiście nasze sławne witryny, czyli cukier, który bardzo ludzie kochają. I w kawie, i obok, i kanapki, i różne rodzaje wypieki, ciasteczka. No i może być to też dodatkowa półka sprzedażowa, w której sprzedajesz różne akcesoria lub kawy, lub tak jak niektóre, na przykład palarnie. Też widziałem, że szukacie takich miejsc teraz do waszej książki,
które mają palarnię i potem mają też do tego kawiarnię, więc pewnie sprzedają swoje ziarno. I to jest taki dodatkowy strumień przychodu i tam jest ta marża mniejsza. Natomiast w całości to daje po prostu dodatkowe pieniądze, które są ci potrzebne na... No zasadniczo te dwie rzeczy robią to, czy to teraz daję tutaj dzięki wam najważniejsze zasady. Dwie. Marża pierwsza, czyli to, ile ci zostaje, oraz procent, wskaźnik wynagrodzeń do przychodu, to są dwa główne wskaźniki prime costs, które decydują o tym, czy lokal jest rentowny, czy nie. Jeżeli tam pilnujesz, jeżeli tam myślisz i jeżeli tam naprawdę patrzysz w ten grafik i mówisz, nie, ja tu byłem w zeszły wtorek, trzy osoby tutaj, X, Y, Z, Z, bardzo cię kocham, uwielbiam cię, jesteś moim najlepszym pracownikiem, ale w tym miesiącu dostaniesz tylko tyle godzin ode mnie, dlatego że po prostu tak jest. I musisz to powiedzieć, bo każdy chce pracować dużo. 200, 300. ile dasz godzin? Ale ty musisz to pilnować. I wtedy to się dzieje. I ja bardzo jestem bardzo wielkim fanem tego, żeby było coś oprócz tego. I u nas w Coffee Desku to się bardzo mocno sprawdza. I ten biznes model jest bardzo dobrze rentowny dzięki temu. No, czasami myślę, że mogę powiedzieć tak ogólnie, na przykład 45-40% całego przychodu kawiarni XYZ to może być półka. Więc jest to naprawdę warte przemyślenia. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl? www.coffeespots.pl. Krzysiek, czy ty masz dzieci? Wydaje mi się, że byłbyś świetnym ojcem. Tak spokojnie tłumaczysz, ale tak obrazowo i tak rzeczowo, naprawdę. Nie mam jeszcze, aczkolwiek moja żona Madzia, którą pozdrawiam serdecznie, coś o tym wspomina i coś czuję, że może już ten czas nadejdzie. Powoli się zbliżamy do końca rozmowy, no ale ten podcast jest też trochę taki przyszłościowy. Fajnie, że zwracasz uwagę, że zwróciliśmy dzisiaj uwagę na te finanse, to jest bardzo ważne. Czy wydaje ci się, że one będą odgrywały większą rolę? No jest rok 2024, duże podwyżki płacy minimalnej, a za tym duże podwyżki stawek w gastronomii, to one są ze sobą powiązane. Nawet jak nie płacisz minimalnej, to i tak jesteś, wiesz, jak minimalna rośnie o 15%, ty też będziesz musiał podnieść o 15%, bo takie są oczekiwania pracowników najczęściej. Bardzo dobrze, że płace idą do góry. Koszty energii 2024 w górę. Czynsze bardzo często indeksowane inflacją 2024 w górę. Czy te finanse będą odgrywały teraz większą rolę niż jeszcze wcześniej? Przed audycją śmiałem się z wami, że teraz mogę się już nazwać chirurgiem Excela, bo wspólnie z moim zespołem kierowniczym ja bardzo mocno dziewczyny biorę do siebie i dokładnie tak samo obrazowo rozmawiamy o tym, co przed nami i jakie mamy wyniki i co mamy zrobić, że ja po prostu przesuwam te wskaźniki i jest Aneta, Karolina, Marta, zobaczcie, ja widzę, tak będzie wynagrodzenie, do tego mamy tyle overheadów, taki musimy zrobić przychód, zobacz, da się, ona liczy, nie da się, brakuje mi 1000, dobra, no to ile musimy dołożyć do przychodu, nie? No i teraz co jest takim klinczem tej sytuacji jest taka rzecz, to, że te płace idą w górę i ja jestem szczęśliwy. Co mi to daje? Stały zespół. To, że ludzie zarabiają uczciwe pieniądze. No i dostali te pieniądze. Siatki płac poszły w górę, najniższa krajowa poszła w górę. Tylko, że my, pracodawcy wszelkich branż, zabierzemy wam to. Dlatego, że nie ma takiej możliwości, żebym ja nie podniósł cen minimum o 10, 11 do 15% w zależności od tego, uwaga, kolejna podpowiedź, Pareto, czyli co jest twoją topową 20-procentową sprzedażą na tych produktach. Nie podniósł wam tej kwoty bardziej, na innych mniej, żeby móc te koszty wyrównać. I teraz jest wielka niewiadoma, myślę, przed nami wszystkimi i ona brzmi tak. Czy jeżeli my wszyscy podniesiemy te ceny, a musimy je podnieść, to konsument to zrozumie i będzie do nas przychodził w takiej samej ilości jak dalej? Czy zmniejszy się ilość konsumenta, co oznacza, że my będziemy musieli pracować na zwiększeniu średniego rachunku, czyli do sprzedaży do konsumentów, którzy i tak będą musieli kupować drożej i tak, żeby nam się te biznesy spięły. Druga część biznesu polega na tym, że
musimy przemyśleć standardy i zasady, które dajemy, czy tak naprawdę te dwójka baristów nie może, czy trójka w danym momencie, nie może być bardziej efektywna i co z tym zrobić, żeby oni sprzedawali więcej, a było ich mniej. Więc to będzie bardzo duża zmiana w cenach w restauracjach, bardzo duża zmiana w cenach w kawiarniach i tego się nie da uniknąć. Dlatego, że my już nie możemy zrobić tego, co może zrobić duża sieć, czyli negocjować ziarno do kawiarni w skali. Gdybym ja zrobił z Krzysiem, i mam nadzieję, że kiedyś zrobimy stowarzyszenie z kawiarni speciality. Jezu, ja myślałem, że ty powiesz, że zrobimy kiedyś jakiś biznes, bo jak tu rozmawiałem tę godzinę, to się skupić na rozmowie, myślę, no z nim to bym zrobił. Nie, to. Nie, ale śmieję się, że stowarzyszenie kawiarni speciality, bo już mówię dlaczego. Ponieważ my, każdy z nas negocjuje osobno z palarniami, te palarnie znowu dostają to. Ceny energii, koszty ziarna. A jeżeli jesteś tym biznesem, o którym trochę mniej porozmawialiśmy, czyli siecią kawiarni 20-40, i kupujesz blend, który ma utrzymywać, wiesz, ten smak, do którego są goście przyzwyczajeni, to masz inne pole negocjacyjne. Więc my musimy podnieść ceny, bo jakbyśmy nie podnieśli, to musimy uciec na koszcie. Nie uciekniemy na koszcie. I tu jesteśmy w tym. Więc ja będę, jak ja będę działał? Ja będę się starał negocjować główne koszty, będę się starał robić mądre podwyżki, które będą oddzielone w czasie, i będę się starał pracować z zespołem, ale będę ich pytał, co możemy zrobić, żeby nas było mniej, a robilibyśmy to lepiej. To jest trudne pytanie dla nich, ale ja uważam, że poprzez trudne pytania lepiej się rozwijamy, niż macie być tak i macie zrobić tak i bez dyskusji. Nie? Trzeba zabrać do siebie. No i tak to widzę, że to tak będzie. To jest takie pytanie o przyszłościowe sposoby na zarabianie pieniędzy w kawiarni albo obcinanie kosztów. I czy są jakieś narzędzia, które gdzieś polecasz w tej kwestii? Ilość Excela się rozszerza i on cię w tym momencie jesteś wężem. Już nie wiesz, jakiego doksa korzystałeś. Tak, tym spelą. Nie wiesz, z jakiego doksa korzystałeś parę miesięcy temu, bo tam coś policzyłeś i nagle siadasz i mówisz... Czy ja to liczyłem? Oh my god. A, jak to się nazywało? I tam pół godziny, nie? Ja lubię takie master lista do wszystkich list. Tworzone od 3 lat, wiesz, i masz te tabele i to wszystko ze sobą powiązane. 18 kart. Jak to było liczone, to marża. I wchodzisz w tę formułę i ta formuła się odnosi do innej. Tak, dokładnie, dokładnie. I wiesz co, ja mam tak, przede wszystkim każdy, no teraz systemy POS, czyli te nasze systemy, na których sprzedajemy, mają coraz lepsze narzędzia magazynowe i coraz lepsze interfejsy, kiedy ty możesz sobie badać sprzedaż i badać trendy, co ci się sprzedaje, co nie, porównywać rok do roku, to jest jedna rzecz, z której warto naprawdę bardzo mocno korzystać i patrzeć na godziny ruchu, na to, jak idzie ta sprzedaż, w którym miejscu, co się dzieje i co jest w topie, co nie. Ja teraz współpracuję z takim człowiekiem, który jest trochę bardziej ze strony finansów i kontrolingu, który się nazywa Daniel Dzikowski i prowadzi firmę Ad Online. I Daniel teraz tworzy nową edycję takiego swojego programu do kontroli finansów, który pobiera dane z systemu na przykład kadrowego, Kadromierz, z którego ja korzystam i którego bardzo polecam do robienia grafików. Także ja jestem w stanie widzieć całą sieć kawiarni do 15 danego miesiąca, jak ona będzie prognozuje wynagrodzenie w przyszłym miesiącu. Ta aplikacja będzie pobierała te dane i wyświetlała ci wszystko w telefonie. Do tego stopnia, że jeżeli będziesz jej dobrze używał i za pomocą jej wysyła dokumenty, jesteś w stanie swojego PNL-a, czy rachunek zysków i strat po polsku, widzieć praktycznie w czasie bieżącym. Więc co to daje? To daje to, że reagujesz, ponieważ my widzimy, pamiętajcie, w gastronomii my widzimy wynik miesiąc do tyłu. To znaczy dopiero po podatkach wychodzi nam wynik za poprzedni miesiąc, a reagować musisz tu i teraz. Także ja to narzędzie bardzo polecam, też będę z Danielem współpracował w momencie tworzenia jakby szkoleń i przygotowań na te narzędzia, tak żeby jak najwięcej z nas miało satysfakcję z prowadzenia tego biznesu, poza tym, że się uśmiechamy i mamy dużo pozytywnej lub czasem złej energii od gości. To jednak, żeby na koniec było wow, ale fajnie, czyli spoko, na tym zarobiłem, ekstra, nie? Idziemy na kolację, chodźmy, celebrujmy to, nie? To jest taka moja misja, żeby to połączyć i żeby pokazać, że to nie jest złe. Czy jednak ewangelista, a nie chirurg? No właśnie, jednak. Bo na koniec złota rada od Krzysia Miki dla otwierających nowe kawiarnie albo właściwie prowadzących też już istniejące. Ale nierentowne. Ojojoj.
jakby to powiedzieć. Zobacz, w kajecie może tam jest zapisane. Właśnie, właśnie masz ten złota kanał. Rada. Nie, miałem, tego. Miałem jakieś różne złote rady. Muszę ci kupić taki brokatowy długopis, żebyś sobie mógł zaznaczać. Właśnie. Ja mam tak, że jak zacząć, to mam 10 przykazań, a jak utrzymać, to mam 6 przykazań. Okej, okay, dobra. Misja, wizja, wartości, to już powiedziałem. Złoty krąg, czyli Simon Sinek, którego wszyscy znamy. Why, what, how, w ogóle po co i dlaczego i jak to zrobimy. Budżetowanie później, czyli zobaczmy, jak to się liczy. Potem mam terminarz i procesy, czyli dobra, fajnie, to kiedy i kto to zrobi. Później mam test systemu, czyli sprawdzamy, czy umiemy latać, zapraszamy znajomych i sobie siedzimy i pijemy kawy. I potem mamy start. I teraz się zaczyna. Obserwacja, adaptacja, elastyczność. Radical open-mindedness. Nie idzie? Zmieniam. Idzie? Okej. Okay. To jest źle? Na pewno źle? O, faktycznie, może źle. O, słuchasz, zmieniasz, robisz. Nie, to w ogóle nie ma tego. Potem jest budowanie kultury, tak. I tu wchodzi zespół. To jest tak. Taka historia mi się przypomniała. Dzień dobry, wie pan co, zjadłbym homara. Tak, a jaki ma być duży? Taki, taki czy taki? Nie ma w ogóle, jest homar, nie ma homara. Nie, tak, oczywiście. Czasem mamy, że zadufamy się mocno w sobie i mówimy, że tak, możemy podać to espresso, ale tak, to jest skandal i ja panu tego espresso nie wydam. Więc teraz jest tego mniej, ale to jest to. Gość w centrum uwagi i później oddaj trochę odpowiedzialności, inspiruj innych. To jest dla mnie ważne na końcu, że jak już ten biznes zaczyna działać, to żeby w tą stronę iść. Więc to jak otworzyć. A jak utrzymać, to jest tak. Ustawić standardy, które są podwalinami nawyków. Wszyscy wiemy w kościele, kiedy mamy klęczyć. No może dużo ludzi w Polsce wie, kiedy mamy stać, kiedy mamy klęczyć. Tak? No są standardy, prawda? No to u nas tak samo są standardy. Ewangelista, no. Jeżeli podajemy tak, no to podajemy tak. I koniec, bo takie są standardy. Bo ja tak uważam, że tak będzie najlepiej dla naszych gości. Wtedy pracownicy wiedzą. Tu są linie, których nie można przekroczyć. Obserwuj zespół i dbaj o relacje. Jeżeli czujesz, że tam się gotuje, i na przykład kierowniczka z headbaristką, no idzie, już niebawem będą wisiały. Zaproś, powiedz, cóż, jak mogę pomóc? Ewangelistą bądź troszkę, pomóż im, tak? Mierz kluczowe wskaźniki, czyli to, o czym powiedziałem wcześniej, sprawdzaj to. Jeśli nie wiesz, zapytaj, dowiedz się i mierz. Bądź radykalnie elastyczny, radykalnie otwarty, to co powiedziałem, trzeba zmieniać, jeśli jest taka potrzeba i nie bać się zmiany. Słuchaj gości i przyjaciół, z tym nam jest czasem trudno, bo goście bywają naprawdę bezwzględni, ale warto. Zwłaszcza w komentarzach na Google. Zwłaszcza w komentarzach na Google, ale każda negatywna odpowiedź niesie ze sobą cień prawdy, więc trzeba je obserwować. Mała gwiazdka. Słuchaj przyjaciół, ale tylko tych, którzy chodzą do ciebie. Jeżeli ktoś do ciebie nie chodzi, ale ma dla ciebie mnóstwo dobrych rad, mam takich przyjaciół. To nie. Nie słuchaj. To jest ciekawe, co mają do powiedzenia na pewno, ale... Znaczy przyjmij, ale... Przeleci tutaj. Niech przeleci, tak. Nie gub radości. I wracaj często do wizji i misji, aby zobaczyć, ile już łopat przerzuciłeś. I to jest, mi się wydaje, to podsumowanie. Bo my mamy taką tendencję, a jeszcze to. A zatrzymaj się za chwilę i powiedz, wow, to już jest 3 lata, ale się rozwinęliśmy, nie? Gdzie byliśmy? To daje takie pozytywne gęsiej skórki, takiego kopa do tego, żeby dalej to robić. No. I tu musimy postawić kropkę. To była bardzo inspirująca rozmowa. Przerobimy to wszystko na kafelki i rzucimy na social media. Ale z twoim zdjęciem oczywiście. Może jakoś AI poprosimy, żeby przerobiło ciebie na ewangelistę. Możemy polecieć z ewangelistą, będzie wesoło. Krzysiu Mika, chirurg, ewangelista, specjalista od procesów i operacji. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Super, dziękuję serdecznie. To była bardzo miła przygoda. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.